Drogi uczeń szkoły podstawowej, na pewno często zastanawiasz się, co będziesz robił w życiu, który kierunek kształcenia wybrać. Oczywiście ten najlepszy, wymarzony dla Ciebie. Żeby trochę ułatwić Wam, koleżanki i koledzy, wybór, zapraszamy do prezentacji kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Opowiemy Wam o tym, czego uczymy się na lekcjach z pracowni gastronomicznej oraz o korzyściach, które odniesiesz, wybierając ten kierunek. Musisz jednak wiedzieć. Po pierwsze, co Cię czeka? Oprócz super zabawy, świetnej atmosfery i nabierania doświadczeń, 5 lat nauki z zakresu, prawidłowego przygotowywania różnorodnych potraw, ich porcjowania i podawania gościom, estetycznej dekoracji, prawidłowej obsługi urządzeń gastronomicznych, oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, organizowania produkcji gastronomicznej zgodnie z zasadami higieny, planowania i realizacji usług gastronomicznych. Na kierunku gastronomicznym nie ma miejsca na nudę. Ciągle coś się dzieje. Organizowane są konkursy, na przykład najlepszy kucharz w zawodzie, słodkości karnawałowe, okolicznościowe nakrycia stołów i wiele innych. Chętnie bierzemy w nich udział i osiągamy wysokie wyniki, zarówno na szczeblu szkolnym, jak i wojewódzkim czy ogólnopolskim. Ponadto mamy możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach rozwijających nasze kulinarne talenty i pasje, realizowanych w ramach projektów unijnych, wyjazdy zagraniczne do renomowanych obiektów hotelarsko-gastronomicznych dają nam niepowtarzalną szansę na rozwój umiejętności zawodowych. Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju hotelach, restauracjach, kawiarniach, barach, promach czy statkach pasażerskich. Na stanowisku menadżera gastronomii, w obiektach zbiorowego żywienia, takich jak przedszkola, żłobki, w różnych ośrodkach zdrowotnych, takich jak szpitale czy sanatoria.